Sandra Kubicka o cierpieniu synka w szpitalu. Musiałam słychać dziecka płaczącego z bólu. Sandra Kubicka postanowiła wesprzeć rodziców dzieci chorych na hemofilię. I z oburzeniem zareagowała na słowa przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, który stwierdził, że sposób podawania leku na tę wyjątkowo bolesną chorobę to kwestia komfortu. Sandra Kubicka opowiedziała o tym, jak tuż po narodzinach swojego syna musiała patrzeć na jego cierpienie podczas leczenia w szpitalu. We wtorek 5 listopada na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw chorób rzadkich, rodzice dzieci chorych na hemofilię po raz kolejny podnieśli temat braku dostępności nowoczesnego leczenia. Chodziło o lek, który oszczędza chorym dzieciom bolesne zastrzyki. Każdy pacjent chorujący na hemofilię ma dostęp do czynnika krzepnięcia krwi. Natomiast, jeśli chodzi o kwestię komfortu, bo pani wypowiadała się tylko o komforcie pacjenta, czyli podanie podskórne, przedłużone, to jest rzecz, że tak powiem, drugorzędna, stwierdził przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Sandra Kubicka o bólu swojego synka. Płakałam razem z nim. Słowa te wywołały prawdziwą burzę w internecie. Oburzyły między innymi Sandrę Kubicką. Modelka, która 16 maja urodziła syna Leosia, postanowiła wesprzeć rodziców dzieci chorych na hemofilię. Myślnik. Ja jestem mamą wcześniaka i spędziłam z Leośkiem sporo czasu na oddziale neonatologicznym, zanim on wyszedł ze szpitala. Musiałam słuchać swojego dziecka codziennie płaczącego z bólu, bo miał pobieraną krew. Codziennie wbijano mu się do żyły. Miał w sadzein różne rurki i ja płakałam razem z nim, opowiedziała w poruszającym nagraniu, które udostępniła na swoim Instagramie. Reklama. Na szczęście u nas to trwało parę tygodni, ale nie wyobrażam sobie jako matka, że musisz słuchać codziennie swojego dziecka, które płacze, bo lek musi być podawany dożylnie. A można by było podać inaczej. Kwestia komfortu. Ręce opadają, naprawdę. To, że dziecko jest małe, nie oznacza, że nie odczuwa bólu, powiedziała Sandra Kubicka. Udostępniła również poruszającego zdjęcia synka ze szpitala. Widać na nich, że pierwsze dni Leosia wypełnione były bólem i cierpieniem.